Nazywam się Bogusław Motowidełko. Od lat 80. zajmuję się działalnością związkową w Związku Zawodowym Solidarność. Moja, nazwijmy to, działalność związkowa rozpoczęła się w zakładach drobiarskich Eldrop w Świebodzinie. Od 89 roku zacząłem pełnić funkcje związkowe w połączeniu z pracą zawodową. Od dobrych kilku lat zajmuję się typowo tylko i wyłącznie pracą związkową. Jestem oddelegowany do pracy związkowej w Zarządzie Regionu Solidarności w Zielonej Górze. Pełnię tam funkcję członka Prezydium Zarządu Regionu. Pracuję na pełnym etacie związkowym w regionie. Oprócz tego mam swoją funkcję w powiecie Solidarności Świebodzińskiej i jestem członkiem Komisji Krajowej Solidarności. Mamy informację, że po pierwsze może nie być przedłużona umowa o pracę naszym dwóm członkom związku. Ile pracuje ten nasz kolega? No, przynajmniej z 15 lat. Przecież to by trzeba było zrobić tak. Ale on przeszedł do nas z firmy serwis. By trzeba było... A ja jutro się u Natalii. Słuchaj. On ma, nie wiem, 2 albo 3 lata u nas. Bo on... Grzesiu? Tak. Ale wiesz co by było, to właśnie chodzi mi o to tak. Czy więc jeżeli chodzi o najpierw o zakładzie pracy, powiedzmy, to przede wszystkim w tej chwili moja rola, tego, który już bezpośrednio nie jest w zakładzie, jest rolą koordynowania pracy moich koleżanek i kolegów. Nazywam się Renata Janecka. Znajdujemy się na terenie zakładu lubuskich zakładów drobiarskich Eldrop w Świebodzinie. Jestem pracownikiem tego zakładu. Oprócz tego, że jestem pracownikiem, należę także do związków zawodowych. Jestem członkiem Związków Zawodowych Solidarność w tym zakładzie. Oprócz tego jestem przewodniczącą Rady Pracowników w lubuskich zakładach drobiarskich. W naszym zakładzie, nasz zakład produkuje artykuły wędliniarskie z indyka i ogólnie z drobiu. Zakład nasz zatrudnia około 200 pracowników. No więc w tym biurze tutaj znajduje się powiatowe biuro Związków Zawodowych Solidarność i tutaj właśnie w tym pomieszczeniu spotykamy się, żeby rozmawiać z przedstawicielami innych, Związków Zawodowych Solidarność z innych zakładów pracy. Wykonuję także prace biurowe Związków Zawodowych Solidarność. Zajmuję się właśnie całą administracją, księgowością, wszystkimi pracami związanymi właśnie związkową. Jako przedstawiciel związków muszę dbać o dobro pracowników, muszę słuchać, co mówią pracownicy, jakie mają zastrzeżenia, jakie mają skargi, czy jakie mają pytania. Trzeba to wszystko pilotować, trzeba to wszystko sprawdzać. No i starać się, żeby jakoś to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko jakoś szło. Mam udostępnione biuro. W biurze oczywiście mamy komputer, wszystkie inne media. Pracuję w tym zakładzie 25 lat jako pracownik fizyczny. Zaczynałam od różnych prac, natomiast teraz jestem na przetwórstwie, stoję na wadze, jestem wagową. No cóż jeszcze mogę powiedzieć?